Witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście witam i pozdrawiam w atmosferze tej właśnie cudownej polskiej jesieni. Przynajmniej w tym momencie, kiedy ten program jest nagrywany. Zobaczmy to cudowne jesienne słońce, te cudowne wielobarwne drzewa, które dekorują świat i które czynią z jesieni tak naprawdę wspaniałą, wspaniałą porę roku i oczywiście poprzez to przygotowuje nas także te kolorowe liście, które już są martwymi liściami, one za chwilę spadną na ziemię, jeżeli już nie spadły. Świadczy to o tym, że przyroda tuli się do snu zimowego, że przyroda się trochę już zmęczyła i chce odpocząć, żeby potem znowu na wiosnę rozpocząć nowy etap swojego życia. No taka jest kolej rzeczy, nie tylko w naszym życiu, nie tylko my się męczymy, ale przyroda też, proszę Państwa, się przemęcza, dlatego potrzebna jest zima, dlatego potrzebny jest odpoczynek. No drodzy Państwo, właśnie dobiega końca druga dekada miesiąca października, jak wiemy, miesiąca różańca. Przypominam o różańcu, nie zapominajmy o nim. Módlmy się o zdrowie dla tych, którzy chorują na różnego rodzaju choroby, a szczególnie na koronawirusa. Módlmy się za służbę zdrowia i oczywiście pamiętamy o tym, że trzeba przestrzegać te przepisy pandemiczne, bo one będą powodowały, że tego rodzaju nieszczęścia będzie mniej w naszym życiu, chociaż jak wiemy, jak słyszymy i w naszym mieście, i w Polsce, dzieje się naprawdę bardzo źle. Bardzo wiele zakażeń, bardzo wiele zgonów, bardzo wiele chorób, tego rodzaju chorób, no to świadczy o tym, że nie zawsze jesteśmy odpowiedzialni, że czasem oczywiście lekceważymy, a pamiętajmy, lekceważenie przekłada się na to, że nasze nieszczęście może być bardziej bliskie. Dzisiaj, kochani, jest 18 października. Dzisiaj liturgicznie, gdyby nie było niedzieli, byśmy wspominali świętego Łukasza. A jak wiemy, święty Łukasz to patron wielu mężczyzn. Wszystkich solenizantów dzisiejszych bardzo serdecznie pozdrawiam. Niech wam Pan błogosławi poprzez waszego patrona, świętego Łukasza. Poza tym wiemy też, że święty Łukasz to jest patron służby zdrowia, dlatego też niniejszym bardzo serdecznie pozdrawiam służbę zdrowia. Ona jest tak bardzo potrzebna zawsze, szczególnie teraz, drodzy panowie, drogie panie, lekarze, pielęgniarki, wszyscy, którzy służycie naszemu zdrowiu, którzy leczycie nas i którzy dbacie o nas, żebyśmy byli sprawni. Życzę wam, żeby wasz patron święty Łukasz dawał wam jak najwięcej siły, dawał wam też jak najwięcej odporności od różnego rodzaju niebezpieczeństw. Bo przecież jeżeli ktoś, jak to się mówi, z ogniem igra, to może tym ogniem czasem się popalić, dlatego też słyszymy, że lekarze, pielęgniarki czy służba zdrowia po prostu też doświadcza różnego rodzaju chorób, także właśnie choroby od typie właśnie koronawirusa. Wszystkiego jeszcze raz najlepszego. Poza tym, jak wiemy, a jak nie wiemy, to się za chwilę dowiemy, że właśnie dzisiejsza niedziela rozpoczyna, proszę Państwa, 94. tydzień misyjny. Taki tydzień misyjny po raz pierwszy przeżyliśmy, no nie pamiętamy, ale on rozpoczął się w roku 1926 i od tego czasu każdego roku właśnie przeżywamy taki tydzień. On dzisiaj się rozpoczyna, a zakończy się 25 października, tak jak każdy tydzień. Ten tydzień ma swoje też przesłanie i to przesłanie brzmi następująco. Oto ja, poślij mnie. Są to słowa z proroka Izajasza, rozdział 6, werset 8. Oto ja, poślij mnie. Właśnie ja jako człowiek wierzący, zwracam się do Boga, żeby On mnie posłał jako tego, który ma być misjonarzem, misjonarką. To nie znaczy, że ja mam wyjechać gdzieś tam za góry, za morza, za oceany, ale mogę być i powinienem być tym misjonarzem, tą misjonarką tutaj i teraz. Niekoniecznie poprzez głoszenie Ewangelii, niekoniecznie poprzez nauczanie religii, czy bycie księdzem, czy zakonnicą, ale poprzez swoje odpowiednie postępowanie, odpowiedzialne postępowanie, postępowanie, które właśnie wynika z dekalogu, które jest właśnie kierowane i sterowane dekalogiem, Ewangelią, przesłaniem Chrystusa, przesłaniem tego, co On do nas mówi. Dlatego też módlmy się dzisiaj, owszem, o to, żebyśmy byli posłani, żebyśmy to posłanie zrozumieli, żebyśmy to posłanie zrozumieli poważnie, bo poprzez to, że przyjęliśmy chrzest, poprzez to, że należymy do Kościoła, już jesteśmy kochani posłani. Dlatego też właśnie to nasze posłannictwo w tym tygodniu, jak zostanie tak przeanalizowane, czy my rzeczywiście potrafimy być misjonarzami, misjonarkami hiketnum, czyli tutaj i teraz. Oczywiście modlimy się za misjonarzy, za misjonarki w tym sensie takim, że tak powiem, zawodowym. Z tych, którzy pracują gdzieś daleko, w krajach trzeciego świata i bardzo wysoko
wysoko, na wysokości nawet nieraz kilku tysięcy metrów czy kilku kilometrów, gdzie jest i zupełnie inny klimat, gdzie jest o wiele rzadsze powietrze, gdzie jest o wiele mniej tlenu i oczywiście też menu nie zawsze albo zupełnie nie mające wspólnego z tym menu, z jakiego my korzystamy tutaj w naszych polskich czy europejskich warunkach. Dlatego właśnie misjonarz, misjonarka, czy to ten, który jest wolontariuszem, czy to ksiądz, czy zakonnica, czy zakonnik, oni jeżeli wyjeżdżają, to najpierw muszą do tego się przygotować, muszą poznać język tambylców, następnie muszą być też zdrowi, odporni, mieć odpowiedni wiek, bo jak wiemy właśnie zmiana klimatu powoduje, że organizm nie każdy łatwo się do tego adoptuje. Dlatego to właśnie nasza modlitwa, a w dniu dzisiejszym jak będzie właśnie to modlitwo do Jezusa Chrystusa, tego najważniejszego misjonarza, a także do świętego Jana Pawła II, który był tym misjonarzem ówczesnego świata, kiedy to sprawował swoje funkcje papieską, kiedy to był właśnie Piotrem naszych czasów. Poza tym, kochani, módlmy się w intencji naszego księdza biskupa Jerzego Mazura, który jest szefem Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Właśnie on jest odpowiedzialny w naszym kraju za tych wszystkich, którzy wyjeżdżają, on ich przygotowuje. On ich odwiedza, on się za nich modli i modli się także wspólnie z nimi. Także niech to będzie właśnie ta niedziela i cały ten tydzień, który rozpoczynamy taką właśnie, że tak powiem, okazją do tego rodzaju przeżyć. I warto też, kochani, wspomnieć, że jutro będziemy mieli 19 października, że będzie to 30. rocznica tragicznej śmierci księdza Jerzego, oczywiście błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wielu z nas pamięta ten dramat sprzed wielu lat, ten dramat, który bardzo wiele przeżyliśmy, ten dramat, z którym wyrósł właśnie ten polski błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, do którego modlimy się, któremu polecamy wszystkich, a zwłaszcza osoby cierpiące, osoby chore, bo przecież on zanim został zabity, zanim został wrzucony do rzeki, to wcześniej bardzo wiele cierpiał, wcześniej widzieliśmy jego zdjęcia, jak właśnie on wygląda, jak był skrępowany, ręce jego skrępowane, nogi skrępowane, twarz zakrwawiona, sutanna zniszczona, był człowiekiem cierpienia tego fizycznego, ale także duchowego, ale nade wszystko był człowiekiem wiary. On robił to ze względu na Chrystusa, on to robił, ponieważ kochał Chrystusa. Módlmy się do księdza Jerzego Popiełuszki, wołając: błogosławiony księże Jerzy, módl się za nami, błogosławiony księże Jerzy, módl się za nami, błogosławiony księże Jerzy, módl się za nami. I też prośmy go o to, żeby on wstawiał się za wszystkimi, którzy są posłani po to, żeby głosić Chrystusa, po to, żeby o nim mówić, ale także po to, żeby nim żyć i na co dzień, i od święta. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, kolejny, rozpoczynający się miesiąc października, miesiąc jesieni. Zostańcie z Bogiem.